Wracamy tu. Hybrydka czy droga? Droga droższa niż widzu planuje. Droższa, 3 razy droższa. Hit the line, spokes. 300. Siedemnasty. Halo, boss. Dobra, to był 1.6 dieslowski, idę koło czereśni. Krzaczorami. O kurwa. Się wdupiłem w maliny. Auć, pokrzywa. Coś mnie tam liznęło po łydce. A łydka golu sieńka. Szczawił troszkę. Do kanapki na bułkę. Tu jest troszkę zagłębie audikowskie. Ale jak trzeba, to i sireną ładne znajdzie. O kurwa. Ładowarka szwedzka, jakaś norweska. Prądowa. Automat. 17 rok. Kadżar. Zobaczmy na obrotomierz, czy widać cokolwiek. Niestety z góry, jak mówi widzu, są ciekło krystaliczne. Takie są, co zrobisz. I ciekłe, i krystaliczne. Wszystkie te audiki piękne, żadna nie jest w S-line, co robi jakby... Każda ma radar za to, nawet po dwa. To taki brak S-line'u robi... O! O! Robi z niej paszteta. Zapytajmy, co to jest. A, to benzyna, spytałem tydzień temu. Dobra, już wiem. Szkoda się analizować. Nas nie weźmie. No właśnie, ja mam... No bo dzwoni. Oddzwoni. Dobra, dziękuję, do zobaczenia. Piękna. W benzynie. Ten jest taniości. To jest wszystko w taniości. Ten jest po taniości. Ten jest po taniości, nie wiem jak bardzo. To się wszystko musi poogarniać i zgadzać. Lecę dalej, bo... Fieścinka. Ten jest najtańszy. To wam wszystko później pokażę. Idę dopłacić do czego? Ten ładny jest. Suzuki. 9 rok. Benzynka to będzie za drogo. Widzu chce tanio. Nie ma tania, o ładnie. Tanio, ładnie nie ma. Czasy już się skończyły 130 lat temu. Tak właśnie było 130 lat temu, że było tanio i ładnie. Ale wtedy jeszcze nie było znane słowo COVID. A teraz to niestety różnie bywa. To jest sąsiada. Za sterkę idę dopłacić i zaraz to wszystko wyrównamy. Świeży towar w antyradiu. Coś przyjechał nowego. To ostatnio kupiliśmy BMW trójkę w 19 roku za 19 tysięcy. 19800 w M-pakiecie, ale miała 180 parę przebiegu. Stąd była świetna cena. Jak za M-pakiet to bardzo, można powiedzieć, wzorowo nawet. Ósmy rok, 90 000, 95 000 przebiegu, 2200 euro. Wyobraź sobie z klimatyzacją, której nie widzę. Nie, jest klima. Szósteczki na szybach, ale całkiem ten Atos śmieszny. To jakiś drobiazg. Wygląda na proste, ładny, w fajnym kolorze. Już ci wysyłam Dajcyng, bo tu na placu jeszcze będę niedługo, z 10-15 minut. Bardziej 10. Idę sobie opłotkami, za płotkami, przez płotki. Zerkam, co tu w krzakach stoi. Pod skrzynką z prądem. C-klasa, E-klasa.
facet z roślinnością zarośnięty. Też ładnie. Aj go stop, aj go le drzwi. Aj go pięć drzwi już tam wbijam, może akurat. Pytanie, że jest dziadek sprzedawca, to jest taki super dziadek. Uśmiechnięte zęby porobione na tureckiej rivierze chyba. Przemiły, przekochany, przesympatyczny, handluje tanim autem. Ale... A te auta ma fajne. Zobaczmy co u dziadka. Jest dziadek. Zobaczmy wszystkim, czy Aigo ma klimaty z Acji i z jakiego jest skubana roku. Bardzo ładne kołpaki. Niestety przednia szyba. Uć. Serwis. Zero rok, to będzie droga cholera. Ma klimę z skubana. Nie zapytam chociaż. Te Saxo będzie tańsze. Saxo by ogarnął. Saxo ja. Idzie dziadku, wrzeszczę do telefonu. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.